No a przed nami kolejny finał. Będzie to ta sama konkurencja, czyli dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn, także z udziałem naszych reprezentantów Miłosza Jankowskiego i Mariusza Stańczuka. Czy twoim zdaniem, Darku, tutaj my z większym optymizmem powinniśmy wyglądać tego finału? Nie traćmy nadziei. Będziemy walczyły na początku. Tak, w pewnym momencie wydawało się, że tutaj szansa na medal będzie, tak. Coś na tych ostatnich 500 metrach. Słabły, tak, i to bardzo wyraźnie. Ani Kemnitz z Renz, ani Jankowski ze Stańczukiem kwalifikacji olimpijskich jeszcze nie mają. A tutaj też ich nie wywalczą, bo... Tak, dopiero szansa pojawi się w maju w przyszłym roku w Lucernie. Dajmy, że tegoroczny programie tegorocznych Mistrzostw Europy mamy tylko i wyłącznie te konkurencje, w których rozgrywane będzie, w których toczyć się będzie rywalizacja o medale olimpijskie, a zatem mimo iż nie przyjechało wiele osad z tych, które odgrywały czołowe role, nawet jeśli chodzi o te europejskie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Bledzie, to mimo wszystko jakąś, no, jest to na pewno dobry sprawdzian i może być dobry punkt odniesienia do tego, co czeka nas już za rok podczas regat olimpijskich. No i lista startowa przed kolejnym finałem, tak jak wspominaliśmy, dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn. Tutaj mamy naszych reprezentantów. Polacy popłyną na torze trzecim. Na torze pierwszym mamy Brytyjczyków, Jonathana Clegga i Chrisa Bodiego. Na torze drugim Węgrzy, Tamasz Varga i Peter Galambosz. Wspomnieni już na pierwszym planie nasi reprezentanci. Na drugim Łukasz Jankowski. Pedro Fraga i Nuno Mendes z Portugalii. Przed rokiem drugie miejsce przed własną publicznością na Mistrzostwach Europy. I Grecy Eleftherios Konsolas i Panagiotis Magdanis. Magdanis w parze z Iliasem Pappasem przed rokiem na Mistrzostwach Europy. Drugie miejsce w finale B, a tutaj Włosi, główni faworyci tej konkurencji, Lorenzo Bertini i Elia Luini, brązowi medaliści tegorocznych Mistrzostw Świata w Bledzie. Zatem obok Włochów, kogo tutaj na podium? No, chciałbym Polaków. No, Polacy, Portugalczycy. Grecy to są w wyśmienitej formie, chociaż ta osada nie jest jakaś wyjątkowo szybka. No zobaczymy. W Bledzie mieliśmy trzy europejskie osady w finale tej konkurencji. Wygrali Brytyjczycy, ale oczywiście nie ci, którzy tutaj popłyną na torze pierwszym. Clegg i Body, a Zach Parches i Mark Hunter. Mieliśmy też osady z Niemiec i Danii. No i popatrzmy, trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Polska dwójka płynie na torze trzecim. Tutaj też Grecy w przeszłości dwukrotnie wygrywali Mistrzostwa Europy. Dimitris Mugios i Vasileios Palimeros. No a nasza osada jeszcze nigdy medalu Mistrzostw Europy w tej konkurencji nie wywalczyła. Lorenzo Bertini i Elia Luini
którzy są tu głównymi faworytami, choć Włosi dość spokojnie zaczęli. Najpierw prowadzą Grecy, Włosi tutaj najbliżej nas, u dołu ekranu, na torze szóstym. Kontrolują, wydaje się, poczynania Greków płynących na sąsiednim torze. Byli wicemistrzami Europy przed 2 laty w Brześciu. Byli też na drugim miejscu w maratonie w Grecji w 2008 roku. No ale ten największy ich sukces to oczywiście tegoroczny medal na Mistrzostwach Świata. Grecy na Mistrzostwach Świata w tym roku byli na drugim miejscu w finale B. Czyli zajęli 8 miejsce przed naszymi zawodnikami. Polacy byli tam szóści. Tak, Włosi też mieli medale wcześniejszych Mistrzostw Świata w Karapiro w Nowej Zelandii. Tam byli nawet na drugim miejscu. No i wcześniej jeszcze Elia Luini, tyle że z Marcello Mianim. Ścigał się z naszym Syczem i Kucharskim. Tak, to bardzo doświadczony wioślarz. On w czerwcu skończył 32 lata. Grecy zaczęli bardzo ostro. Zobaczymy, czy im wystarczy sił do końca. Włosi spokojni, a Polacy w stawce. Tak, po 500 metrach nasza osada na czwartym miejscu za jeszcze reprezentantami Wielkiej Brytanii przed Portugalczykami. No i popatrzmy, już Włosi niemal dziób w dziób z reprezentantami Grecji. Tak, i wydaje się, że minął. W pół metku chyba już wszystko będzie. Tak jakbyśmy się tego spodziewali. Grecy nie są w stanie się obronić przed takim Włochów, bo systematycznie ich pochwyt wyprzedzają. Mamy Włochów, Greków, Portugalczyków, którzy mają bardzo dobry finisz i nie wiadomo, czy Grecy się obronią. Polacy w tej chwili na piątym miejscu. Obrońcami tytułu są Niemcy Linus Lichtschlag i Lars Hartig, ale nie przyjechali tutaj. Zajęli 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Bledzie. Tu nie ma też 3. przed rokiem w Portugalii Francuzów, nie ma Austriaków, nie ma Słoweńców, a Bertini i Luini byli wtedy na odległej 6. pozycji. No i teraz Włosi już zdecydowanie na prowadzeniu. Na drugim miejscu mamy Greków, a na trzeciej pozycji, tak, płynący na 4. torze reprezentanci Portugalii. Pytanie, jak dużą stratę ma do nich nasza osada. Polacy byli jeszcze za plecami Brytyjczyków i równo niemal płynęli z Węgrami, minimalnie przegrywając z nimi. Taka była sytuacja na półmetku rywalizacji. Niestety chyba Polacy spadają na dalsze miejsce. W walce o medale możemy zapomnieć. Zobaczmy. Włosi, Grecy, Portugalczycy. Przy płynięciu 1500 metrów długo, długo nikt. I teraz tak, niestety, ale... A nie, Polacy Brytyjczycy, Polacy, i Węgrzy, tak. Tak, ale to jest fajne. Ale spora to duża jest strata, różnica, żeby myśleć o medalu, chociaż... Chyba, żeby Portugalczycy nagle mocno osłabli. Zobaczymy, jak to rozegrają nasi wioślarze. Byłby to bez wątpienia ich ogromny sukces. Miłosz Jankowski, zaledwie 21 lat. No, znacznie bardziej doświadczony Mariusz Stańczuk, który już ma 28 lat. Mariusz jest medalistą Mistrzostw Świata z 8 wagi lekkiej. Tak, z Eton jeszcze z 2006 roku, brązowy medal wtedy. No i tak najbliżej podium był też na Mistrzostwach Europy w Poznaniu w czwórce bez sternika.
wtedy czwarte miejsce. Ale ten brąz z Eton to największy sukces naszego wioślarza pochodzącego z Warszawy. No i zobaczmy, Portugalczycy, Polacy chyba jednak nie będą w stanie tu skutecznie zagrozić reprezentantom Portugalii, tym bardziej, że tam niebezpiecznie blisko naszej osady też reprezentanci Wielkiej Brytanii. Włosi pewnie wygrywają, srebro dla Greków, a brązowy medal będzie dla osady Portugalii. Tak jest, Portugalczycy na miejscu trzecim, Polacy są. Na czwartym miejscu. Drugie, czwarte miejsce polskiej osady na tych mistrzostwach. Czyżby miała się z kolei zatem powtórzyć sytuacja z Bledu, gdzie też nie udało się wyżej tego czwartego miejsca nikomu uklasować. Zwycięstwo Włochów. Pierwszy złoty medal dla Italii na tych mistrzostwach. Drugie miejsce Grecy. Pierwszy z kolei srebrny, gorszy niż złoty medal dla Greków i brąz dla Portugalii, pierwszy medal dla tego kraju. Przed nami krótka przerwa, po której wrócimy do Płowdziw. Są